W ramach projektu Lublin Ekumeniczny 2018 organizujemy konferencję o niepodległości ekumenicznie, czyli jaki był wkład kościołów i wiernych różnych kościołów chrześcijańskich w odzyskanie niepodległości w Polsce oraz w rozwój II Rzeczypospolitej. Oprócz kościoła katolickiego wielki wkład w rozwijanie państwa polskiego mieli wierni kościołów protestanckich, zwłaszcza ewangelicko-augsburskiego, a także wierni też prawosławni. O nich też trzeba mówić. Bardzo się cieszę, że dzisiejsza konferencja obejmuje swoją tematyką również kwestię ewangelicyzmu i tego, jaki wkład Kościół ewangelicki czy ewangelicy mieli w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Kościół ewangelicki tworzyli w okresie międzywojennym zarówno ewangelicy niemieccy, jak i polscy. I chwała Bogu przeważała ten element polski. Na przykład ksiądz biskup Juliusz Bursze, zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego, był bardzo propolski i dążył do tego, żeby Kościół Ewangelicki był polski, chociaż nie zamykał Kościoła tylko dla Polaków. Niemcy jak najbardziej mogli brać udział w nabożeństwach, tylko przestrzegał przed tym, że skoro jesteśmy w Polsce, niech ten Kościół jest ewidentnie polski. I dzięki takim postawom, właśnie jak postawa księdza biskupa Juliusza Bruszego, czy księdza Szynajcha, czy innych ważnych dla ewangelicyzmu osób, możemy cieszyć się dziś w XXI wieku tym, że w Polsce Kościół ewangelicko-augsburski polski przetrwał.